Hej, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa na kolejnym wieczornym streamie. Tym razem to będzie stream przedświąteczny, także myślę, że jakieś tam niespodzianki z tego tytułu się pojawią. Plan na dzisiaj to jest pograć troszeczkę bitew rankingowych. Nie zbrojownia, stopnie chciałem zobaczyć. I to wygląda tutaj następująco. Otóż mamy wygrane rankedów na razie 5, a musimy wygrać 15, także jeszcze 10 bitew wygranych, to myślę, że jeszcze trochę trzeba będzie podłubać, także myślę, że sobie jakoś tutaj będzie czas umilać. Oczywiście okręty totalnie losowe, bo nie zależy mi to na jakichś tam rangach, po prostu chcę te bitwy sobie powygrywać i zdobyć stal. Zobaczymy, jak to będzie szło. No i żeby zbędnie nie przedłużać, to zapraszam szanownych Państwa do pływania. Matchmakingu sprawdzał nie będę, nic mnie to nie interesuje, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Troszkę sobie tutaj przyciszę, żeby jakiegoś echa nie było, bo mam to na głośnikach puszczone. Powiem wam, że od kiedy mam te głośniki, to w zasadzie nie używam słuchawek, a słuchawki są też dosyć przyzwoite, także... Ale już mi się znudziło przez te 3 lata, więcej nawet, używania tylko i wyłącznie słuchawek, to miło jest słyszeć dźwięk z gry i nie musieć mieć nic na głowie. Burgundia, Montana, Moskwa będzie stała, tylko zobaczymy, gdzie jeszcze będzie stać. Ging, nie, myślałem, że przysnął, ale szczęście nie. Gearing płynie dosyć ostrożnie, płynie sobie raczej na C. B olane. Dobrze byłoby znaleźć Moskwę, to wtedy można by spuścić jej na łeb te bomby, ale znając moje szczęście, to ona zmieni kurs. Gearing nie widzi nic na razie. Myślałem, że już coś w B siedzi, ale nie. Może w tą stronę. Żeby się przykro nie rozczarować. Dobrze byłoby się obrócić. Zobaczymy, czy się uda. Tu można by przejść w kajtowanko i wtedy można by trochę tam poskrobać damage'u, ale na razie spota brak. Coś powinien dostać. Elegancko. O, dwa pożarki. Dobry wieczór, witamy. Dwa pożarki ugaszone, zaraz będziemy sponsorować kolejne. Sześć, ale bez. Yeah.
Dobrze, blisko tutaj wyrzucone. Dobry wieczór. No, 7 sekund. To chyba za wiele nie... A, chociaż może, może? O, pięknie, 3 pożary na pokładzie gościu ma. Witamy, witamy. Jaki buwa z Burgundii. W miarę jeszcze to poszło. No, na razie za wiele nie zrobiłem. No już mam 60 koła, 70 w zasadzie. Oj, 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 oj. Źle, 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 bardzo źle. Bardzo źle. No. Dobra, dekap w porę wpadł. Teraz bombować będziemy panią Montanę. A, Moskwa mnie spotuje, dobra. Oj, chyba trochę za daleko ten zrzut. No, paskudnie się zrobiło. Pytanie, co Smalant robi w tym momencie. Ale ostro idzie ta Montana tam. Zbiera ładnie, ale skubany dalej żyje. Cześć, witam, witam. O, teraz ok. Ajej, myślałem, że trochę łaskawie mnie potraktuje ta salwa. Następny pożarek, chyba trzeci już gościu ma. I pięknie. Leci buła z Burgundii. Przeżyje czy nie przeżyje? Dobry, witam, witam. O, nie przeżyłem. Ale myślę, że powinni sobie już poradzić. Incomparable na full HP. No to dadzą radę, spokojnie. Mamy przewagę 2 kapów, 300 punktów, 1 okręt. Myślę, że ogarniemy. Rankedzik. Nie ma tego podwodnego kurestwa, nie ma superokrętów. Chyba. No ale w każdym razie nie widziałem w kolejce, że w sumie w kolejce ich nie widać. A, na pochybel tym, co pływają na podwodniakach. Się dasz staranować. Ale benzwał, o Jezu. Ale benzwał. Ale dobra, tu już chyba załatwione mamy. Wyszło 15 bomb, z czego 9 tylko spenetrowało. Goldenem mamy zagrane. Teraz sobie może, szanowni państwo, zagramy dedeczkiem. Może Forestem. Na ten przykład.
Marsoi i Klemer. Radarów nie mają, mamy Newskiego, to bardzo dobrze. Mam jeszcze gościa z A7, to też bardzo dobrze. A tu grubasy. Trzeba na niego uważać. Mógłbym go tu zadymić pod C, ale pewnie i tak będzie go widać z takiej odległości, że to niewiele da ten dym. Mają dwa szybkie okręty. No a niech płynie sobie Klemer. Bo ja to tam raczej za wiele nie powojuję. Ale mamy tą przewagę, że jest hydro tutaj na okręcie i to o zasięgu 5 km. Także jak ktoś się da złapać, to będzie można go trochę pomielić. Ale się zobaczy. No, tak będzie lepiej to ułożone. Jak jest na górze, to zasłania HP. A to się przydaje czasami. Znaczy wam zasłania, bo ja to widzę normalnie. No, myślałem, że to dymach ktoś postawił, a to ten. Mapa jest poprawiona, dlatego tak ładnie wygląda. Nikt ze mną nie płynie, to akurat nie jest dobrze. Ja też na razie sobie kapał minę, nie będę się tu pchał od razu. Marso jest tam. Zobaczymy, gdzie Kleberek jest. Gorzej jak razem z nim. Już gorzej dla naszego Klebera, dla mnie lepiej. Nie, jest tu już coś. No, tu na poli płynie. O, niewiele zbrakło. No i Kremlin tu jest. Myślałem, że to cofam. Pożarów. Kurde, no muszę się mocno obrócić, żeby te torpedy wypuścić, i tak mu niewiele zrobię. Staranował go, no pięknie. Żyje.
trochę skucha. Mam nadzieję, że ten Kreml zaryje o wyspę. Jak nie, to będzie trochę bida. Ale chyba ja nie dożyję do tego, żeby te torpedy rzucić. No niestety. A to raczej nie wystarczy, ale jest 3 do 2. Jedna wejdzie? Nie, nic. Skręcił Wajza. Ale też dostanie. Dwie? Pięknie. Dobra, tu już też raczej nic nie wskuram, bo ciężko jest zrobić cokolwiek, jak okręt już jest pod wodą. Pięć 200, wygrana? Wygrana, elegancko. Zasoby czy sygnały? Cześć, witam. Trzeba jeszcze trochę dozbierać węgla na ten nowy japoński pancernik. Pytanie, kiedy on się pojawi. Ale w testach już jest, także może niebawem, niebawem. Dobra, był krążownik, była deska, to teraz pancor. A może weźmy tak tradycyjnie. Bez kombinowania. Torped nie ma, ale jest twardszy od szlifiena. Tam może zobaczymy, co się da z tego wycisnąć. No wzajemnie, wzajemnie, mokrych jajeczek. I takich innych niespodzianek. Minotaur na poli. Charo gówno. Nie żebym narzekał na charo gówno, bo to jest bardzo fajny okręt. Jakiś nie. Ja pierdziel. Mamy dwa szlifieny, więc teoretycznie powinniśmy im dać radę. Każda bitwa, a z kątem premium pewnie, co? A wyniki jakie tam? Ja na razie stwierdziłem, że najpierw dobiję do 100 milionów kredytów, potem cokolwiek kupię, bo na razie jestem za biedny. O, Mnirek tu płynie. Mnirek nie śpi. No cóż poradzić. O, nie śpi Mnirek, dobra. Panie Mnirku, jedź pan. Jeszcze szczytem technologii byłoby, gdyby salwa zdmuchiwała śnieg z pokładu. Ale to raczej już taka jest kosmetyka. Dobry wieczór. Tego Minotaura, więc to byłby dobry cel, żeby go zdjąć na dzień dobry. Pytanie jeszcze, z czym on tam płynie na pokładzie, czy z dymem, czy z radarem. Z radarem jest niebezpieczniejszy bardziej dla naszego Marso, a z dymem bardziej dla nas, będzie nas mordował z tego dymu. Ale to się zobaczy. Wiem, co zrobię. Będę płynął tu, podpłynę sobie tutaj, żeby mieć tu hydro na kapa i bicie w tamtą stronę. To majstersztyk, kurwa. Wykryty jeszcze nie jestem, to przynajmniej tyle dobrze. No nie mówię robić to samo, byś popłynął tam, żeby jakiś crossfire zrobić czy coś, no. Nie? No po co? Jest szlifierek jeden. Jest na poli.
razie brać kapa, bo nikogo tutaj nie ma. Ach, przestrzeliłem. Nie, nie kupiłem nic. Najpierw pieniądze zbieram, potem będę wydawał. Dobra, Napoli się schowa za wyspę. My się zajmiemy szlifiereczką. Tak, skromne 8000 z dwóch pocisków. Tutaj niestety nie trafiłem. A szkoda. Czemu żeś wypłynął, typie? Jeszcze nie może się wpierdolić w te torpedy. O, Mnirek. Mnirek to jest... zawodnik. Z Mnirkiem nie ma żartów. Mina na radarze chyba jest, bo tam nie za mocno pcha do przodu. Kurde, żeby to Napoli się wysunęło do przodu, to byłoby piękny ostrzał na niego. Ale on nie, on nam teraz nie pomoże. Dać tego popysku. Ten co robi w ogóle? Co ty robisz, typie? Dobry wieczór, Jadeczku. Witamy, witamy. Ten się za wyspę schowa. A jej, nic nie trafi. No tu przestrzału to niestety miał nie będę. Well done, commander. Dobry wieczór. O, pięknie. O kurwa! Ale się zepsuł. Ale urwał! Ale to było dobre! O to chodziło. Niech się tu w oknach mieni ten coś tam. Czy w okno? Okna co to jest tutaj? No raczej nie okna. Jakieś wentylatory. Dobra, bo tu gdzieś mogą chcieć płynąć torpedy. Albo z Harugumo, albo z Napoli. Także na razie uzbrójmy się w to. Drugi szlifien jest na górze. Mamy nieprzejętego kapa, który był cały czas pusty. Trochę smutek. No można było już go dawno zająć. A, jest Minotaur. Napierdolamy! No, ale tak nie mocno. No, płyną rybencje. Z Harugumaka. Skąd to tyle tego płynie? Wkręcę się jeszcze w te ryby. Ajajajaj. Kurwa, no co za będzą ten Miro. Wstępny zawodnik. O, tego mi było brak teraz. Czterysta, ile tu jest? 20. Rykoszetuje od Minotaura. Witamy na randomach. Sorry, na, witamy w WoPsie. To nie randomy przecież. Chyba wypłynął pan z dymu, co? Panie. Jak do tego doszło? Poszła w steka. Czy będzie dewast? Nie ma dewasta, kurwa mać. Cóż za niefart.
Gdzie mój dewast jest, się pytam. No, teraz jestem niewidzialny, mogę mordować. Tylko, że to pewnie już będą płynęły w moim kierunku torpedy z Minotaura. Dawać naprawkę. Dał się zarżnąć, o Jezu. Jednego fraga zrobiliśmy, szanowni państwo, w tej bitwie. To jest ten, którego ja zrobiłem. No i Szlifien dokończył robotę. Dobra drużyna. Dobra taka. Nie za mocna. Ten się wjebał jak do siebie. Mnirek to w ogóle poniżej krytyki. No i tych dwóch już zostawię. Ich mają. Dobry wieczór. Witamy, witamy. I korzystając, szanowni państwo, z tego, że jesteśmy w tak kameralnym gronie, pozwolę sobie z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy zrobić małe rozdawanie. Także zaraz powiem wam co i jak. Więc tak, trzeba będzie wpisać to, co się za chwilę pokaże na ekranie. Do wygnania będzie 2500 dublonów i oczywiście będą brane punkty kanału pod uwagę. Te, które sczytuje oficer porządkowy, a nie to, które, te, które widzicie pod czatem na Twitchu. Nie, 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 jednak okrętu kupował nie będę. Kupię dublony, bo to wiecie, zawsze ktoś tam sobie na coś przeznaczy. Jest stocznia, może się komuś przyda. No, trzeba wpisać wykrzyknik hajs, trzeba mieć przynajmniej 200 punktów i możecie sobie zaczynać. To potrwa 10 minut, to wpisywanie, także po 10 minutach będę losował. Dobra, pancernik nie ogarnął. Dobry wieczór, witamy, witamy. Pancernik nie ogarnął, to teraz krążownik miał być, by być, tak? To ja sobie może... A wezmę sobie. A czemu sobie nie wezmę, jak sobie wezmę? Dobry wieczór, witam państwa. Czemu mam sobie nie wziąć, jak sobie mogę wziąć? Sobie wezmę. Co sobie nie wezmę, jak sobie wezmę? No dlaczego nie? To dobry okręt jest. Wiesz co? Z jednej strony mnie korci ten Hornet, no bo to jednak jest coś innego. Mamy te bombowce B-52. No ale to jest... No tam ktoś mi napisał na Discordzie, że to brakuje temu okrętowi trochę do Kagi, do Czkałowa. No ale że ja jestem takim lotnikiem niedzielnym, no to stwierdziłem, że nie będę się w to pchał, no bo lepiej kupić jakiś bardziej konwencjonalny okręt. Roosevelt i Richthofen. Tak, tak. No wiadomo o co chodzi, nie? B-52 to które to były? Czkałowa mam, no. Mam czkaweczkę. Mam czkawkę, mam Kagę, mam Enterprise'a, mam Grafa. Także mam tego trochę. No bo Enterprise jest trudno dostępny. Znaczy, trudno, jest niedostępny, o. Latające fortece to No, Hornet to też przecież. Amerykański lotniskowy zec. Ale dobra. B-52 to chyba nie ta epoka. B-25, tak, latająca forteca to no, kojarzę niby. O, to też mam. No praktycznie wszystkie lotnie premium mam na 8, no poza obecnym tym Hornetem, ale no z jednej strony mnie korci, bo to jest okręt niezwykle historyczny. No, o Hornecie się w książkach do historii o bitwie na Pacyfiku, czy tam wojnie o Pacyfiku czyta bardzo dużo, no ale
B29. Ja tam się nie znam. Ja tu gram statki. Dobra, czyli coś płynie na C. To już wiemy. Somers nasz popłynął sobie tam. O. Czy tego pana... Aha, nie widzimy pana. Podpalać. Może podpalmy. Kleber jest na C. Nie podpalamy. W pierwszej salwie niestety. Mamy puste B. Kurczę, no trochę coś zmodowałem nie tak z tą pelotką. Teraz jest kiszka, trochę to wygląda, tak powiem wam, dziwnie. Dobra, Prusten już się naprawił. Tu Kleber znajduje się. No nie, Moskwa to nie. Kropka na celowniku? O którym mówisz? Ojej. No i teraz się Prusen nie będzie chciał podpalić. W okręgu zielonym? Nie wiem, o czym mówisz. Ta kropka to? Dobry wieczór, witamy. No i co? To? Czy to? No to taki standardowy celownik z WOWS-a. Nic specjalnego. To jest celownik statyczny numer 7. Ja już z nim gram ho, albo i dłużej. Kleber co robi w ogóle? Właśnie, korwa, miałem chęć jechać na ryby, ale mnie stara nie puściła, bo trochę przychorowała. Mówię, dobra, już nie będę cię w domu samej zostawiał, jak mama tam stęka. Musisz mieć, to jest zwykły celownik, to nie jest żaden mod. O. No, tu mnie pięknie wyruchał. Somers goni lotnie. Mógłby zająć się kapem, tym bardziej, że na pancernik już spadło. Różnie, i na Federy, i na spławiki. Czekam, aż się sezon na szczupaka zacznie, żeby trochę podłubać sobie na spinning. Ujej! Ale mi spsuli okręt. Leci z Ohio buła jeszcze. Czy to będzie koniec? Koniec to był niestety. No, średnia ta bitwa, powiem szczerze. Liczyłem na coś ciekawszego. W związku z tym, że wyszło jak wyszło, to ja proponuję szanownemu państwu jeszcze może inny krążownik. Taki jak właśnie... A Pedro Rico weźmiemy. A czemu nie? Pedro jest fajny. Karty wędkarskiej, to raczej wątpię, żeby się zmieniła ta sytuacja, ale wiem, że tam się zmienia coś w pozwoleniu na wędkowanie, bo w tym momencie mamy tam te okręgi, ale tu się zmienia, bo kończy się PZW, kończy się dzierżawa na poszczególne wody i tym się zajmują Wody Polskie. Potem w wodach polskich mamy kupować jedno pozwolenie na wszystko, ale zobaczymy, bo to jest raczej kwestia na lata, bo ta dzierżawa wszystkim naraz nie wyjdzie. Lubię na spławiczek, lubię na gruncik. Na spławiczek trochę bardziej absorbujący niż na gruncik.
Gruncik sobie włączę sygnalizator, póreczkę. No ja sobie wykupiłem tu, gdzie mieszkam teraz, pozwolenie na takim miejskim stawku. 150 zł chyba za rok. Oczywiście wziąłem takie bez zabierania ryb, bo ja tam łowię dla sportu, a i tak nie ma kto tego oporządzać. Więc mam takie, no ale na razie jak mam czas, to nie mam pogody, a jak nie mam czasu, to pogoda jest spoko, także no tu jest trochę problem. Także trzeba jeszcze poczekać. No i mam nad jednym jeziorem koło Lidzbarka Welskiego łódkę, kładkę, potacie jeszcze. Wkładkę próbuję trochę tam wymyśleć, jak to poprawić, tą konstrukcję. Łódka jest spoko, ale też muszę pojechać tam zakonserwować troszeczkę, bo w tamtym sezonie dopiero była puszczona na wodę w lipcu, także jest drewniana i fest się rozeschło wszystko. Ale co największego? Myślę, że karpik taki koło 2 kilo był. Ja tam ogólnie małe rybki łowię. Żadnego drapieżnika, no nie licząc tam okonków przez przypadek złowionych na robaki, to nie liczę. To za chwileczkę. To powiem szczerze, że no szczupaka nie złowiłem nigdy, takiego konia łowionego typowo pod właśnie jakieś małe przynęty na drapieżnika, to też nie. Przypadkiem złowiłem jakieś małe okonki, ale to inna sprawa. 120, to ładnie. Ja wiesz co, nie mierzę i nie ważę, może dlatego też nie mam za bardzo oglądu na sytuację. Mało. Ohio wystrzeliło. Witamy, witamy. Może jeszcze dostanie jakiegoś draska. Nie dostał nic. No smuteczek. Dobra, po bitwie wylosujemy te dubloniki. A wiesz co, no ja po moim tacie na początku zacząłem trochę tych wędek sprzedawać, bo mówię, a pewnie nie będę jeździł. Ale stwierdziłem, że jak on tak to lubił, no to nie sprzedam wszystkich tych wędek. Sprzedałem ich chyba ze 4. 4 rozdałem i zostało mi 12 chyba. Dokupiłem 4, miałem 16. Także on ich miał gdzieś w okolicach 20. Mam łódkę, mam kładkę, mam ponton, kupę przynęt, wszystko jest, aby tylko czasu brakuje i... No bo chęci to mam, tylko no z czasem jest gorzej. Nawet ich osobny mam, o. Także sprzętu jest co niemiara, aby tylko znaleźć czas. O, masz, łajzo. Kto to? A, szlifiem tam płynie. Żona nie, no ale może uda się kiedyś zarazić, jak będzie miała tyle dużo czasu, żeby ze mną pojechać. Ja z tatą jeździłem trochę. Że też nie jest tak, że dopiero teraz wziąłem pierwszy raz wędkę do ręki i dopiero uczę się czegokolwiek. No co, niewiele umiałem, bo w większości mój tata wszystko przygotowywał. Ja tam jechałem tylko jako towarzysz. No ale... Ten sezon teraz to będzie taki mój pierwszy pełny samodzielny. Bo do tej pory to tak... On wszystko przygotował, dał mi do łapy i ja tam łowiłem. O, dobrze zebrał. Malutko. Trzeba pomóc tą szlifierką. Mało, czemu pożarów nie ma jeszcze? Do tego, to trochę komplikuje robotę.
flance. Elegancko. Jakby tak Moskwa teraz dała radar, ale bym się zsikał. Dobra, tak na czuja trochę. Stalin już to zabrał, tak? O, jest cyteczka. Na węch puszczona salwa, ale jednak w miarę, w miarę. Czy on do mnie strzela? Strzela do mnie. Niech tam sobie siedzi, tam jest nam potrzebny. No, salwa w wodę, pięknie puszczona. Torpet raczej dostać nie powinienem, ale on też do salwy nie dostanie. O, ładnie, ładnie. O, gorzej tutaj, bo Moskwa zebrała. Moskwa umarła. To już całkiem do dupy. Wysoko. Dobra, nie żyje. Ale niestety pociągnął za sobą naszą naszą republikę. Niedobrze. Ups. Kreml ma pół HP. Stalingrad jest cały. Niedobrze, bardzo niedobrze. Płynie to Ohio. To też niedobrze. Czy Marso się zdecyduje na wyjście? Mam nadzieję, że tak, i że go zje. Rozsądnie. Co ten Stalin robi? Nie interesuje mnie to zbytnio, ale ładnie się ustawia. No i co, nie dojedziesz go? Mało. Bardzo mało. Trochę dał dupy ten nasz Marsow. Miał gościa na widelcu. No teraz to sobie już nie poradzi, jak jest pod ostrzałem, zaraz się pieprzy w wyspę. No właśnie. Fantastycznie. O, duży kaliber wszedł. Czytaj, trzy trafienia, to ładnie. Jeszcze raz mu taki będzie gościu załatwiony. Sporo ma tego HP, kurde. O, ładnie. Ale on mi to samo. Zbyt korzystna wymiana. A przegrywamy na punkty. Trzeba tym Ohio się zająć i wejść tam w kapa i go przejąć na B. O, skubany. Ale mnie karci. Mm.
trzeba sobie zniknąć, podreperować okręt i popłynąć na B. Bo na daleko to raczej ciężko będzie coś zdziałać. Nie wiem, czy pepan skłaść, czy zomyków. Może pepan załadujmy, bo to się szybko zmienia. Zatrzymałeś się, co? O! Sympatico. Puerto Rico, panie. Teraz chyba nastąpił kisiel w majtkach. Ach! Kurwa. Za wysoko jeszcze salwa. Myślałem, że przeżyje, a tu zrobił się klopsik. Nie, to w plecy będzie niestety. Dwa i pół koła dublonów trafia do pana, co się ma tutaj Nick Canar 53. Ohio tam 460 chyba. 57, no. Także Canar, napisz do mnie na szepcie i podaj nick z gry, to ci wyślę to po streamie. I to jest, podkreślam, pierwsza taka pula. Będzie jeszcze więcej. Dobra, jak to wygląda? Zao przegrało, Puerto Rico przegrało. Trzeba deskę wyciągnąć teraz. Może Daringa by na przykład. Malowanie jest niezwykle adekwatne do narodowości. No popłyńmy, a co tam? Dobry wieczór. Ze szkła jakoś lepiej smakuje. Jest Wenecja, to niedobrze. Jest Ślifien, to jeszcze gorzej. Ale mamy radar, oni nie. To jest jakiś pozytyw tej sytuacji. Peloteczkę wyłączmy, właśnie jakby jakiś zagubiony samolot nie chciał nas wykryć. Dobry wieczór, witam. No, podobno cały czas w plecy, z tego co tu pisali niektórzy. Radar płynie ze mną. Mała jest chora trochę. I chrycha. Znaczy kaszle, ale powiem wam szczerze, że teraz jak ja mam oddzielny pokój na streamowanie, no myślę, że tak. Jak ludzie się wywalą z pieniędzy, to na pewno trochę tego mniej będzie pływało. Dlatego właśnie tego okrętu na razie nie kupuję. Klemer, to może być Hayate w takim razie. No i do tego gram rankedy.
No, ale go nie sięga niestety. Wiesz, no ja gram te rankingówki tylko po to, żeby stal zdobyć. Jak się uda wygrać te 10, tam 15 bitew, to dobrze i na tym kończę. Nie pcham się tutaj do jedynki. Hello, hello. Karma wzrosła. Zdążę jeszcze? Zachowaną gwiazdkę. Nie znów, kurwa. O, jest faza. Szanowni Państwo, jest faza. Trzy fazy kupiłem i teraz mamy kolejną. Co się tu montuje? Montaż dzioburówy do poziomu stewy i nic, instalacja turbin. Są turbiny. W nagrodę jest kontener z prezentem. To nie za dużo. No tutaj tą bitwę ciężko będzie zaliczyć do udanych, w związku z czym Ragnara nie mam, ale mam Smalanda. No ja właśnie w brązie tak siedziałem, zrobiłem tą stal dosyć szybko i chyba skończyłem te ileś tam bitew potrzebnych na stal dosyć wysoko w rankingu. Mówię, a pójdę do srebra. No i wybiłem srebro. Chyba za dwa sprinty siedziałem w srebrze, potem przeskoczyłem sobie na złoto i w poprzednim sprincie już całą stal wyciągnąłem. Dużo tych ledeków, może coś innego wyciągniemy. Weźmy sobie na przykład szlifiereczkę tym razem. Albo o, Burgundię może. Echosonda. No ja też mam echosondę, tylko że mam echosondę taką z oddzielnym monitorkiem. Nie w telefonie, bo pewnie masz dipera, taka kuleczka, co? Ja też mam w sumie kulkę, ale to jest chiński produkt, no ale działa, więc nie ma sensu kupować nowego, tym bardziej, że to nie jest tania zabawka. Także na razie sobie daruję. No, Deeper Pro, Deeper jakiś pewnie Pro albo Starter, coś takiego. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Fajna rzecz, no jak na telefonie to jeszcze z jednej strony lepiej. Bo nie musisz dodatkowego ekranu nosić i tego ładować, ale ja mam oddzielnie. Z Laki mam tą echosondę, ale to jeszcze tata kupował. Póki działa, to będę używał. I powiem wam, szanowni państwo, że mam chęć zacząć jakiegoś wideobloga kręcić z tych moich wypraw wędkarskich, ale w sumie na żadnej takiej porządnej jeszcze nie byłem. Byłem na razie tylko tutaj na tym lokalnym stawku, to nie będę z kamerą siedział, tym bardziej, że na trzy wypady złowiłem trzy ryby i to małe. Także nie będę się tutaj za bardzo pokazywał, ale jak pojadę już sobie nad jezioro, to coś tam spróbuję może ukręcić. Kurfur spłynie tu, ja popłynę pod C, znaczy z tej strony wyspy, żeby tu bić, ewentualnie ktoś zaparkuje na B. Też ktoś na ZAO płynie. Dobra, żeby nie było smutno tym, co nie zdążyli na giveawaya za 2500 dublonów, to teraz pizniemy za 5000, ale oczywiście taki giveaway jest droższy, w związku z czym myślę, że tylko stałych widzów będzie na to stać. Tak jest w zasadzie.
tam było 200 za 2,5 koła, to zróbmy 300, żeby nie było aż tak masakrycznie drogo, bo miałem chęć zrobić za 350, ale niech będzie. O, załadujmy po pance. Bo tu burta będzie ładna. Chyba nie zdążę. No, nie zdążę niestety. Ale brindza. Ale manewr, powiem wam, ciekawy, bardzo ciekawy. Deska jest blisko. A, uster. O, proszę. O kurwa, ale buła. A tu jeszcze Kurfürst jest blisko, o kurde. Trzeba zrezygnować trochę z tej flanki. Dobra, tył przeleciał. Sekundarka już mi nie sięga. Co on tym kurfurstem tu wyczynia? No pepan, bo tu ust się kręci. Kurde, że ten kurfurst dotarł tak blisko bez straty hapsa w ogóle. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Bo nie mam jak drasnąć niestety. Czy oni się tu będą taranować? No nie żartuj nawet. Nie, nie będą się taranować. Będą. No to luz. Jaki kurwa zadowolony, że się staranował. Lista osób na tym, na moim kanale, które mają powyżej 500 punktów, jest naprawdę długa, dlatego też te ceny giveaway'owe są takie ustalane. No, punkciki, punkciki. A dziękujemy, dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Mokrych jajec. Nie za wiele. A tu jesteś, panie, co? Panie Wooster. No kurwa, gdzie jest zamieć? Engine boost deactivated. The ship is on fire. Czemu on nie żyje? Znaczy żyje jeszcze. Ja jebie. Zobaczmy, czy się uda coś tu jeszcze zdziałać z tym repem. No teraz to nie za wiele już. Tu mógłbym ja go staranować, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tylko
tylko tyle. No, saturowało się, ale rozjebam wieżę permanentnie. Będzie zgon, bo on tu obróci na mnie i mi piznie. No niestety. Ale tu przynajmniej coś się działo. Ja na Burgundii niestety nie jestem dobrym zawodnikiem, więc skończyło się tak się skończyło. No, mógłby. Mógłby tak zrobić, a że niestety nie miał ochoty, no to... Jak to wygląda? Cześć, witamy. Daring przegrał, Puerto Rico przegrało. Krążownik jakiś chyba trzeba wyciągnąć, co? Może teraz stary, dobry Stalingrad. Lotnią? Wiesz co, ja lotniami to tak nie bardzo. Na pewno nie na rankingówkach. Wykrzyknik pociski. Trzeba wpisać na czacie. To jest kamo za żetony. Ze zbrojowni. Nie pamiętam jak się nazywa. No, także jak macie powyżej 300, to spokojnie możecie do giveaway'a wchodzić na 2,5 koła dublonów. No właśnie, bo ja nie gram na lotniach za duże. Mogę ci... Znaczy, dobra, jak chcesz, to po tej bitwie się przelecę zaraz, ale no mówię, nie jestem niedzielnym lotnikiem, także za wiele się to ode mnie nie nauczysz. Podstawę ci mogę wyłuszczyć. I takie, wiesz, suche teorie, ale raczej za bardzo pokazywałem, to ci tego nie jest, nie będę, bo nie umiem. Ta nerfa dostał, o pół metra podnieśli. Na starych, tak, stare to były inna bajka. Oj, brakuje, brakuje. Chociaż z drugiej strony możemy się... Można by pomyśleć... Albo wiecie co? Ja poszukam, jak dostać się na serwer chiński. Internet mam dobry, więc myślę, że pingi byłyby jako takie. I tam może spróbujemy pograć na starych lotniskowcach, bo tam jeszcze są stare i to by była zupełnie inna rozgrywka, ale nie wiem, czy ten pomysł wypali. No, przyznam szczerze, że na starych lotniach rzadko było tak. VPN, no mam jakiegoś z antywirusem razem. Przyznam, że na starych lotniach rzadko kiedy było tak, że musiałem naprawdę, że przegrywałem, może o tak. Bo że walczyłem z kimś naprawdę ostro, to się zdarzało, ale tak, żebym przegrywał w powietrzu, to no nie było często. W większości na lotniach to były takie ludziki, to... Do ogarnięcia. Och jo. Ach, kurwa, rozwalił mi wieżę na wejście.
Nie wiem, trochę solidniej chyba, co? Ten golden gdzieś tu płynie. Nie, nie, nie. Nie zabierali okrętów po wyjściu z programu CC. To było tak ustalone... O kurwa. Od razu. Że okręty są przydzielane za pracę, którą się wykonało, także no nie zabierali ich po wyjściu. Nawet flamu, który został wyrzucony, bo ja wyszedłem, a jego wyrzucili, to jemu też nie zabrali. Wiesz co? Może i bym wrócił, ale od dłuższego czasu w ogóle szukało tylko haka na to, żeby mnie wypieprzyć, także myślę, że to, że ja wyszedłem, po prostu ich uprzedziłem, bo no wiecie, jakie były sytuacje z Discordem, którego mam, z materiałami, które nagrywam, no różnie było. Zdobyć w tym momencie nie. Ojej. Ale biednie. Nie, wiesz co, no ja po to byłem CC-kiem, żeby mówić, mieć dostęp do okrętów premium za darmo i mówić ludziom, co kupić, a co nie kupić. Nadal robię to samo, tylko że muszę za to płacić. Całe szczęście, że mam taką wspaniałą widownię, która po części te zakupy finansuje. Dlatego też zastanawiałem się nad Hornetem, czy recenzować, ale myślę, że odpuścimy Horneta i poczekamy na jakiś ciekawszy okręt. Zrezygnował, no. Fakt faktem dosyć nagle, ale zrezygnował. Z tego co wiem, to córka mu zmarła, ale czy to był... Nie, wiesz co, akurat sypanie grubszym towarem na streamie to nie jest powód, za który w ogóle miałby mnie wyrzucić. Myślę bardziej, że tutaj zaważyło to, jak, w jaki sposób ja tworzę materiały. Drugik jest spoko, nie mam do niego absolutnie nic, ale wiecie co, ze Szparagusem też miałem dobre w miarę kontakty, ale wydarzyła się jedna dziwna akcja i od tamtej pory tak w zasadzie się nie dyskutujemy ze sobą w ogóle. Otóż jedna z osób, które są u mnie na Discordzie, poszła do niego na streama, czy na Discorda i robiła sobie jakieś śmieszki. No i on oczekiwał na to, tego, że ja wyciągnę w stosunku do tej osoby jakieś konsekwencje. Przy czym nie rozumiem, jakie miałbym wyciągać konsekwencje, skoro to on nie u mnie robił. A to, no to jak ktoś z mojego bloku kogoś zastrzeli, to co, to ja mam do więzienia iść? Nie wiem. Kurczę, szkoda, że ten Destiny nie sięgnie radarem tego gościa. No i od tamtej pory tak jakoś sytuacja zrobiła się skisła. Nie pytaj, panie, nie pytaj, panie wymiatacz. No, z UGA tak. Podobno tak. Nie mam potwierdzenia, nie mam z nim kontaktu, nigdy ze mną w sumie się nie kontaktował prywatnie. Ale podobno tak. No ale wiesz, ja nie pochlebiam, nie pochwalam okrętów podwodnych, nie pochwalam reworków czegoś, co jest działające. No ja takich rzeczy nie robię, nie? Nie mówię, że każda premka jest warta zakupu, tylko po prostu mówię jak jest. Że ta jest chujowa, tej nie kupujcie. No i niestety... Tak wyszło. Powiem ci, panie wymiatacz, tak. Jeżeli pamiętasz, jak zostałem zawieszony na cekowania na miesiąc, ze względu na moją opinię na temat takich ceceków pokroju Serrada i innych takich, no to myślę, że wiesz, jakie jest moje zdanie. Ja uważam, że cecek tworząc materiały powinien wiedzieć, o czym mówi. No właśnie, także tutaj chyba się nic nie zmieniło. Uważam, że ludzie, którzy nagrywają materiały o grze, powinni wiedzieć, co mówią i znać się na tym, co reklamują. A tutaj niestety tak nie ma, no ale to
Wiesz co, można wygenerować raport ze sklepu premium, ale to trwa. Myślę, że no 1000 to najmarniej wydałem, pewnie lepiej. Zjedzony. No widzisz, ja uważam, że ktoś, kto sam gra chujowo, ale mówi, że inni grają chujowo i przeszkadzają mu w bitwie, też powinien zostać wyautowany, a mamy takie przypadki, że nadal są ten wymieniony tutaj już zresztą jeden. Dobry, witamy. No ale co zrobić? No ja zapomniałem, że Stalingradem gram. Tu jest Harugumo. To co mnie świeci? Tak. Witamy na pokładzie. Ja też marudzę, nie powiem, że nie. Ale powiem szczerze, że ja uważam, że w WoWsie co chciałem osiągnąć, to już osiągnąłem. Nie mam jakiegoś tam mocnego parcia na to, żeby o kurwa, cisnąć rankedy, walić jedynki, tam WR-kę podnosić. Ja to co chciałem w WoWsie mieć i zdobyć, to już zdobyłem. Teraz gram po prostu po to, żebyście wy mieli sobie co poglądać, a żebym mógł sobie z wami pogadać wieczorem. Żeby zrobić recenzję premki, czy się jakaś nadaje do zakupu, czy nie. Takie rzeczy. Też lubię miąskiem rzucić, nie powiem, że nie. O, elegancko. Będzie boleć. Sekund do dymu. Tutaj z tej safe, w tej pozycji to będzie raczej ciężkie. Do pożary. Włoskiego krążownika na początek, ale do czego na początek? Jako linię do zbadania? Kurwa, dwa pożary znowu. Ach, kurde. No, a ten se przeżył. Zagadałem się trochę z wami. Licho poszło. Na początkującego linię. Ja bym polecał japońską linię, powiem szczerze. Burgundia też przegrała, ale idzie. No tu nie zdążył pomóc. Nie, nie, bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, że wy rozmawiacie, bo przeważnie na streamie jest taka stypa, że ja gadam sam do siebie przez większość czasu. Teoretycznie mamy teraz informację na czacie, że Kanar wygrał, ale Kanar wygrał dopiero co poprzedniego giveawaya, więc wylosujemy jeszcze raz. I Dario wygrywa. W takim razie. Bo już nie róbmy tak, żeby wszystkie nagrody zgarniała jedna osoba. Nowy ubot. Wiesz co, ja uważam, że japońska linia jest dobra na początek, bo ona się bardzo nie różni gameplayowo, idąc tierami w górę. Jak się zacznie grać od piątki, to identyczny styl będziesz grał aż do dychy. Lot nie chcieli państwo, tak?
Może by... No niech będzie mydełko. Taki bardziej konwencjonalny okręt. Spokojnie. Do Hindenburga też. Hinden jest też zajebistym okrętem. Nachimow. No niedobrze, niedobrze. Ale na ósemki rzuciła. Nie, super okrętów nie mam, bo jestem za biedny w tym momencie. Najpierw wyznaczyłem sobie cel, że zarobić sobie tutaj 100 milionów kredytów i dopiero wtedy kupić jakiś super okręt. Co kupię? Kupię Edgara, czyli Super Minotaura i Annapolis. Te dwa chcę kupić, a reszta zobaczymy. No, to jest naprawdę super okręt. No kurwa. Szybko strzelny, mocno bije. Co tam chcieć więcej? Hinden na T11. No tam to jeszcze nie bardzo wiadomo jak pali, bo na razie mamy tylko statystyki. Zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Tak jest, Buffalo 2.0 albo Puerto Rico 1.5. Trzy rodzaje? No na wyższych tierach są trzy rodzaje, na niższych może nie ma wszystkiego. Tam mamy jakieś łuki, Harbina, Moskwę. Gdzie by tu polecieć? Prusen to chyba najlepszy wybór póki co. A na niższych tierach nie różni się to jakoś? Bo nie pamiętam, przyznam szczerze. Czy tam są też trzy typy, czy nie. Może siądzie, co? Nie za bardzo. A kurwa, zapomniałem, że to jeszcze dwa naloty są. Człowiek się odzwyczaił od latania takimi zwykłymi lotniskowcami, cały czas Nachimowem. Nie, Nachimow jest daleko, nie będę do niego ganiał. Pilotka mnie zerżnie i co mi z tego. To nawet przyznam szczerze, że nie jestem w temacie na niskich tierach na lotniach, bo dawno nie grałem. Na szóstce to jest minimum. Czwórki nie wyciągam. To Buffalo spróbujemy trochę dziamnąć. To może być... Aha, Harbin. No kurwa, nie, to nie było przemyślane. No nie, zdecydowanie tu ich jest za dużo. A
Wejdźmy troszkę bliżej. Tam są lepsze cele, bo też są duże, a jest ich mało. Tu jest za dużo tego tałatajstwa. Nimelmana też lubiłem. Na Himowym w sumie też podobnie się bardzo grane, bo też mamy te skaczące bomby. A to jest naprawdę bardzo mocne uzbrojenie. Można to zrzucać na różnych odległościach i to jest niewątpliwy plus tego systemu. Conquerorowi damy te samoloty na wszelki wypadek, jakby chciał na Himo przylecieć. Chociaż z nim to akurat nie ma reguły. Trzy okręty, też niedobrze. Się rozrzuciły te lotnie. Te torpedy, sorry. Ale dwie wlazły jeszcze. No, krążowniki chyba najbardziej, zdecydowanie. Dedeki torpedowe to nie jest akurat moja zaleta, ale jeżeli chodzi o krążowniki, to mi się fajnie gra. Kurde, no wszystko tak siedzi razem, że nie bardzo jest to atakować. No na Himowie by mi lepiej poszło na pewno, ale no niestety na Himow jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o styl gry. To nie jest taki standardowy lotniskowiec. 4 do 1, to widzę, że wpierdolony jest srogi. Tam tej strony już tłuką, kurde. A tu w dymie coś siedzi. Średnia ta bitwa, bym powiedział. A, tutaj rozsądnie w końcu coś weszło. Nie, wiesz co, na lotni trzeba umieć grać. Trzeba to ćwiczyć. Ja nie, na lotni jestem od przypadku do przypadku, dlatego ten wynik tak będzie wyglądał, jak wygląda. O, proszę, jakiś rzut. Nic im nie robią na loty, ale zapytajcie naszego community... community managera, bo to są okręty z uzbrojeniem specjalnym. I chuj im w dupę, nie muszą się bronić przed podwodniakami. Bo mają naloty. Kurde, ale tarło tam na górze się odkuteczniło i wybiło tych naszych brzydko. Znaczy nie za blisko. Jest pożar, dobra. Teraz za blisko. Przelecimy jeszcze raz.
dobij jego oczy, mi go ukradną. Może go dobiję. Kurwa. Dlatego właśnie na lotniach gram bardzo rzadko, bo przeważnie takie sytuacje mają miejsce, że ja sobie gościa obijam, lecę następnym atakiem i ktoś go sprząta. Dlatego też no rzadko to gram i średnio to umiem. Zagramy sobie zaraz jeszcze najlepszym krążownikiem na świecie. I będzie finał streama. Do 8, no nie za wiele tu porobimy. Moskwa pięknie ustawiona do komperora. Bo szkoda, że na obekach. O, flaszerek jest. Fajnie jakby dostał, ależ mnie młócą niestety. Tam nie weszło nic. Trzy, grubo. Teraz już trochę kąta złapałem, to nie będzie mnie tak biłaś mocno. To się z nim nie taranuj, panie. No, zatopili mnie okręt. Dobra, tam staty w dupie. Gram we for fun, nie? No i właśnie takie jest wywołanie grania na lotniach. Zrzucam, gościu ginie. Zobaczymy, czy cokolwiek tu wejdzie, bo wątpię, bo pewnie stoi dziobem do niego. No, dupką stoi, to nic mi nie zrobię. W WR to nie wszystko, lepiej zagrać dobrą bitwę i przegrać. Niż wygrać nic nie robiąc, bo takie też się zdarzają. Uzbroi się? Ach, kurde, bo uzbroiłaś. No nic. Rób za ono. Na 8 nie kupuj większego kalibru artylerii, tylko graj na 150 dwójkach. Teoretycznie to wymaga innego kapitana, ale ten okręt jest przekozak w takiej konfiguracji. Dobra. I najlepszy krążownik świata, szanowni państwo, na zakończenie. I jeszcze korzystając z tego, żeście wszyscy nie uciekliście, to życzę wam udanych świąt, dobrego jedzonka i czego tam sobie tam trzeba życzyć na Wielkanoc. Hornecik jest, proszę bardzo. Zao jest mocne. Tylko no, jeżeli już masz 7, to będziesz wiedział dokładnie, jak to robić. Jak tym grać. A będziesz grał tak samo po całej... O kurwa, z radarem przypłynąłem.
to teraz będzie kaskaderka, powiem wam trochę. Jest Salem, to niebezpiecznie bardzo. Ale dobrze, że jestem z tej strony wylosowany, to tu się przy wyspach przytulę, może coś zrobię. Jak już wspomniałem, na pochybę dym dograją na podwodniakach. Kolejny stream to nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Także jak się będziecie nudzić święta, to zapraszam. I fajnie by było, gdybyście pograli ze mną jakieś dywizjony, bo ja powiem wam szczerze, na te 13 tysięcy bitew, które mam zagrane, przeszło 11 zagrałem sam, także już mnie zaczyna powoli to nudzić. A w dywizjonie ta współpraca jednak będzie troszeczkę lepsza. Kitakaze jest w dywizjonie z Izumo. Leci Knaga, to tłuczemy Knagę. Minotaur to jest mój ulubiony okręt, ale to nie jest prosta jednostka. Ale już mam tu 400 bitew nastukane, także już się trochę nauczyłem tym grać. Ale gwiazda dywizji jest w klanie chyba, nie? No i tu jestem z radarem, co też trochę jest skucha. Bo na randomach gram przeważnie z dymem. Ale Minotaur jest naprawdę zajebisty. Dobra, samoloty odleciały. Zjedzony, dzień dobry. 5 do mnie celuje. Taki jestem słodki. A coś grubego płynie. O, Uster też dobrze tłucze. Jest hydro, tak? Ale przejęliśmy. Teraz tam ten hiperek tu wpłynął. Hiper ma pewnie dłuższe hydro. Wypraszam sobie takie uwagi. No jest radar. Hydro jest, dobrze. Znaczy sorry, hydro dym. TWA tutaj płynie. Zgonimy go, zobaczymy czy się nie. Nie trzeba, to tak wychodzi. Dobra, skończyło mu się hydro temu hiperu. A jeżeli o takie granie chodzi, to tak, zdarza się. Że to nas biją, gdzie on tam patrzy, nie zdążyłem spojrzeć. Oj, jeszcze łajza. Musiał mnie drastnąć. Coś wejdzie, co? Dobra, jedna.
Nie mam hydro, a radar się przeładowuje, także... Słuchaj, jak masz chęć pograć Division, to ja zapraszam. Nie ma problemu. Powinienem tu być. Ale jak już jestem, to trudno. Chcę wyjść, no. Nic. Dobry wieczór. Wybaczcie, że teraz za bardzo z wami nie gadam, ale trochę się dzieje teraz. O, Atlantico dopłynie, proszę bardzo. Tu jest Salem. Smyrną. No i witam serdecznie, zapraszamy częściej. Des jest też dobry, ale desem się gra troszeczkę inaczej. Tam musisz troszeczkę bardziej szukać przestrzałów, korzystając z paraboli, a na zao będziesz musiał kręcić dupką i liczyć na to, że ktoś się da stłuc. Także bardziej w ruchu na zao, a desem bardziej stacjonarnie. A tu masz dym? Aha, dym masz postawiony od Bensona. No i za dużo nie zrobię w tej bitwie. Tu jest Minotaur Yoshino. Jakbym grał z dymem, to by było mi prościej troszeczkę, a tak to ten setup radarowy na rankedy to jest trochę kaskaderka. Gra pod torpedy. Zdecydowanie linia do Harugumo. Albo ewentualnie linia do Halanda.
Moja lampa zostanie uskuteczniona. Chyba nie, chyba nic tutaj za bardzo nie wejdzie, może z jedna, ale wątpię. Przyspieszył skubanie. Trochę licho puściłem, no ale dobra, swoje zrobiłem, jak na taki zestaw, to wydaje mi się, że okej. Witamy na pokładzie, witamy, witamy. Myślałem, że będzie gorzej jak na radarowy wybór. Witam Państwa. Tak, Halant jest dobry, ale torpedy łatwo trafiają, ale są z małym damage'em, a japońskie torpedy ładują się dużo dłużej, ale mają damage straszliwy. Zobaczmy sobie tutaj na przykład, gdzie jest Halant. O, Halant. Halant ma tak. Wyrzutnie torpedowe 2x5, 15 km zasięgu, 95 węzłów, ale damage wynosi 10700. A zobaczmy sobie Shimakaze. Gdzie to? O, jest. Dobra, bez kapitana. Mamy tutaj damage 23700. To jest no, ponad drugie tyle. No tyle, że torpedy mają zasięg krótszy, bo 12 km i są wolniejsze. Ale obie linie bardzo dobre. No i Halant ma zajebistą pelotkę, także to też jest plus. Co, jeszcze jedna? Czy kończymy? Pierwszy okręt rzucony na czat zostaje wybrany. Także czekam na propozycję i rozchodniaka walimy. Stalin był, Ohio nie było. To weźmy sobie Ohio może. Chociaż z tych trzech, które tu żeście rzucili, to wybrałbym Halanda zdecydowanie, ale że Ohio było szybciej niż Haland, to weźmy Ohio. Ohio ma niby pod sekundarkę, ale to tam. O, niech będzie survivalowe Ohio. Nie, tu myślę, że więcej zrobię niż na Halandzie, a storpedowanie to jest ten bakier trochę. To jeszcze taki rozchodniakowy giveaway na 1000 dublonów. Taniutko 100 punktów. Ja na Ohio w tym momencie bym nie zbierał, ze względu na to, że to miał być okręt sekundarkowo artyleryjsko strzelający, a w tym momencie sekundarka na Ohio to jest żart. I ja bym zrezygnował. Atlantico, no nie wygląda ładnie. Zdecydowanie nie wygląda ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
te grube sekundarki wyglądają konkretnie. Tu mamy, tu chyba też i tutaj. No trochę tego jest. Pod A się wybiorę. Sekundarka na Kurfürście? No nie wiem, też jest mocno spierdolona, że tak powiem. Kiedyś, żeby była taka sekundarka na Kurfürście, jak jest na Pomernie, to ja bym w ogóle żadnego okrętu innego sportu nie wyciągał. No ale zrobili rework perków kapitańskich. No i mamy co mamy. Musieli zrobić nową linię, żeby sekundarki w końcu znowu były użyteczne. Czy ta szlifierka właśnie. To jest zajebisty okręt. Szlifierka jest naprawdę fest. I to, jak ona sieje tymi sekundarkami, jest piękne, ale no niestety ona jest mięciutka. I to jest niewątpliwy minus, bo nie w każdej bitwie da się ją wykorzystać. No, może się trafić na się. Nie wątpię, bo ona skręca. To raczej nie. Jest mi, szanowni państwo, niezwykle miło, że tak licznie zechcieliście przybyć dzisiaj do mnie na streama i mam nadzieję, że będziecie tak zaglądać częściej. Nie widzę gnojka, tak do niego nie strzelę. Także przypominam, kolejny stream będzie albo jutro wieczorem, albo poniedziałek. No, ruszył się. Nie gwarantuję, bo jutro jedziemy w świąteczny objazd, ale myślę, że zdążę. Bo i tak dzisiaj trzeba położyć spać o jakiejś rozsądnej porze. Ta bieda, ty dziadu. Czternaście koła z pożarem, proszę bardzo. Tak się gra na lewiskich odciskacach. Także jutro nie mogę zagwarantować, że stream będzie. Postaram się, ale nie wiem, jak wyjdzie. Trochę tych czerwonych tu płynie, a większość naszych jest z drugiej strony mapy, także tu może być skucha, że tak powiem. Zobaczcie, nas tu jest czterech, a reszta jest u góry naszych. I jest kupa. Spoko, że gościu, wiesz, rzucił sobie dym i dalej płynie, nic nie robi z tym. O, dostał jednego dekapa. Trzeba się stąd oddalić chyba. Bo mnie tu będzie napastował tym wiadostwem. Torpedy poszły. No, szlifierka jak blisko wylazła. Kurde, nie zauważyłem. Władywostok jeszcze tu potrzebny jest, tak, zdecydowanie. O, fantastycznie rozegrana bitwa. Zdążę wystrzelić jeszcze? Zdążyłem. Pewnie też w okolicach takich godzina 20, 20:30, coś koło tego. No, tutaj za późno się zabrałem za odwrót. A tu ilu strzelonych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu. Siedmiu. Tam mamy trzech. Także trochę nierówno ci rozłożyli.
Ale ja mam takie szczęście właśnie do tych rozgrywek. Nie ma problemu. Minotaur, przegrana bitwa, proszę bardzo. Jak to wygląda? Tutaj stabilnie. Dobra, także szanowni państwo, wszystkiego dobrego z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Z mojej strony na dziś to jest tyle. Zapraszam was na kolejne streamy i proszę o kontakt osoby, które... A nie, chwila. I Doggy Style wygrywa nam, szanowni państwo, giveaway na 1000 dublonów. Także proszę o kontakt na Twitchu. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia, dobrej nocy i na razie.